Dzień dobry, witam serdecznie. Witam. Danuta jest twórczynią Wędrującego Teatru Kobiet. Bardzo ciekawie mi się to kojarzy i powiedz proszę, co to takiego jest? Wędrujący Teatr Kobiet to taki projekt powstały z marzeń i z tęsknoty za kobietą prawdziwą. Za kobietą intuicyjną, taką, która połączona jest ze sobą tak głębiej, która czuje, kim właściwie jest i jakie tutaj ma zadanie, po co tu jest. To kobiety zazwyczaj tak nie czują? Kiedyś tak nie czułam i przeszłam długą drogę, zanim zobaczyłam sobie i zanim pozwoliłam, aby ta siła, ta intuicyjna mądrość naprowadziła mnie na te właściwe tory. Organizowałam długo, ponad 7 lat już pracuję z kobietami, czy działam, czy mam przyjemność bycia z kobietami i uczyć się cały czas, uczę się siebie, uczę się nas. I prowadziłam warsztaty, które właśnie doprowadziły mnie do tego punktu, w którym jesteśmy teraz. Od roku działamy już w Wędrującym Teatrze Kobiet. A wcześniej jakie to były warsztaty? Wcześniej to były warsztaty rozwojowe, takie właściwie, którym ideą i duchem tych warsztatów było hasło Jestem jaka jestem, czyli poszukiwanie tego, co utracone, raju utraconego w sobie. Były to warsztaty, które prowadzić miały kobiety do akceptacji. To jest takie słowo, które nam najczęściej towarzyszyło. Hasło, leitmotiv całej akcji to jest akceptacja. Bo kiedy zaakceptujesz, możesz coś zmienić. Mhm. Kiedy zaakceptuję moje ciało. Ze wszelkimi tak zwanymi ograniczeniami, które świat mi na przykład pokaże, że mam, prawda, za gruba, za chuda, za taka, za siaka, za szmaka. Kiedy ja to przyjmę, wtedy jeśli taka jest moja wola i będzie jeszcze potrzeba, mogę dopiero coś zmienić. I na przykład przytyć lub się odchudzić. Wyższa nie będę, prawda? Czy niższa. Także przyjęcie tych ograniczeń, w cudzysłowie je nazwę, bo każde ciało jest cudem. Myślę, że jeszcze o tym porozmawiamy. I tak postrzegam ciało jako świątynię ducha i jako po prostu... Ciało po prostu daje nam możliwość istnienia i to wydaje się takie banalne, ale tak często o tym zapominamy, że dzięki temu, że mamy ciała, które rozwijały się miliony lat, które dopracowały się magii, mądrości, mają tych wszystkich impulsów, które płyną i które właściwie kiedy jesteśmy w kontakcie z ciałem, to właściwie wiemy co robić, wiemy dokąd pójść. I właśnie to była taka główna myśl, taka potrzeba, takie pragnienie serca, żeby zainspirować sama siebie, najpierw zainspirowała mi, życie mnie moje zainspirowało i teraz dzielę się z kobietami tym i uczę się od nich i razem się inspirujemy i tworzymy właśnie to, co nazywa się teatrem. Dlaczego to słowo teatr? Dlatego, że od dziecka kochałam... Wszystko, co łączy się z teatrem, próbowałam być kiedyś nawet aktorką, skończyłam taką 2-letnią szkołę teatralną po polonistyce. I teraz właśnie łączą się jakoś te piękne trzy moje pasje, czyli polonistyka, bo napisałam scenariusz, to zamiłowanie do teatru, bo właśnie ta szkółka gdzieś tam mnie troszkę otworzyła i otarcie się o psychologię, bo jako trener warsztatów i treningów już gdzieś otworzyłam się na wiedzę i na to, że mogę sobie pomagając pomóc w jakimś tam procencie innym. Mhm. Tutaj tak chciałbym to bardziej zrozumieć taką kwestię, mianowicie, że to o czym mówisz, czyli to otwarcie się, to jest tak jakby coś spontanicznego od wewnątrz, a jednocześnie jest teatr, gdzie trzeba grać pewną rolę, więc tu jest takie dla mnie taka sprzeczność. O co właśnie, tu chodzi? Właśnie, piękne pytanie, dzięki. Bo teatr nam się kojarzy z czymś wyuczonym, z czymś bardzo zawodowym, z całym szacunkiem dla zawodowców, których kocham, uwielbiam i podziwiam, i z czymś niezmiernie gdzieś skończonym od A do Z, prawda? Tak jak taniec. No. Taniec, jak słyszymy w sobie taniec, to jest na przykład, to są kroki, nie? 2x1, 3x4 i tak dalej. Tymczasem to, co robimy z kobietami, to jest zupełnie coś innego.
żeby móc wyjść na scenę i zagrać, w sensie, w cudzysłowie, pokazać siebie w autentyczności, potrzeba było długiej drogi. To była ta droga warsztatowa, bo właśnie z tych warsztatów, które prowadziłam, wyłoniła się taka grupa, piękna grupa, ponad 20-osobowa, która gotowa jest, żeby bez specjalnego przygotowania takiego, jest ten scenariusz oczywiście i mamy taką osnowę, której się, taką naszą nić kobiecą, prawda, że wiemy mniej więcej kto, gdzie, jak, w jakim miejscu, ale niezmiernie ważną rzeczą jest ta przestrzeń spontaniczna, która jest właściwie dla mnie najważniejsza w tym, co robimy. A spontaniczna jest wtedy, właśnie kiedy każda z nas przyjęła siebie. Nie wiem, czy czujesz, to jest to przyjęcie. Czyli pominęła te filtry swojego ciała, żeby duszę przejawiać. Tak, tak można to powiedzieć. Przyjęła siebie, czyli właśnie dopuściła głos duszy, głos intuicji, głos tej pierwotnej żeńskiej energii, która jest w nas, która potrafi i tuknąć, czym może być w złości tuknięcie, a może być też połączenie tam z tym centrum, z sercem bijącej Matki Ziemi, z którą my jesteśmy tak mocno połączone. To tak naprawdę, to co wy tam robicie? Znaczy może tak, czyli mamy warsztaty i to, co z warsztatów się wykluło, teatr. Tak. To co robicie na warsztatach, a co robicie w teatrze? Więc tak, na warsztatach ponad rok pracowałyśmy nad tym, żeby mocno się zintegrować i żeby nie bać się siebie nawzajem, ale najważniejsze nie bać się siebie tu, samej siebie, prawda? Kiedy nie boję się siebie, nie boję się ciebie, bo ja to ty to ja. I cała praca polegała na tym, żeby właśnie oswoić siebie w sobie, że tak to nazwę, żeby przyjąć się w takiej swojej autentyczności i w inności od tej drugiej kobiety, żeby przestać naśladować to, co sprzedają nam media, prawda? Żeby nie mieć już tych wzorców takich silnie gdzieś zakotwiczonych, że muszę być w rozmiarze 36, prawda? Że muszę być taka, że muszę lalka być taka, Barbie. Muszę być troszeczkę jak ta lalka Barbie, czy w ogóle jakiś wzorzec nie mój. Bo kiedy jestem kimś innym, to gdzie jestem ja? Co się dzieje z połączeniem z moją prawdziwą istotą, kiedy naśladuję kogoś innego? Ten ktoś ma prawo być taki, jaki jest. Dobrze, czyli to są warsztaty. Tak, to są warsztaty. I właśnie to była tak, to była ta praca nad integracją. Stworzył się piękny zespół, mocny, gdzie fantastycznie było to obserwować, gdzie z kobiet, w różnym wieku są, właściwie mamy 3 czy 4 pokolenia kobiet, mamy cudne, z pełną miłością o nich mówię, bo jest to po prostu dla mnie bardzo poruszające, mamy kobiety w bardzo dojrzałym wieku, mamy w dojrzałym, jak ja, mamy młode dziewczynki i mamy takie młode też dziewczyny, mamy bardzo małe dziewczynki. I najpiękniejsze jest tym też to, że my tworzymy to, co kiedyś nasze prababki, przodkinie, kiedy właśnie darły sobie pierze, kiedy wymieniały się swoją mądrością, swoją miłością. I sobie chociażby plotkowały. Tak, a w tym tak zwanym plotkowaniu było wielkie wsparcie. Tak, kiedy wzajemne. Jedna drugiej powiedziała o swoim życiu, to ta już miała łatwiej. Ona i tak poszła swoją drogą, ale już miała większą świadomość. I nie musiała iść tamtą ścieżką. Na przykład, prawda? Bo być może gdzieś zaufała, że aha, będę słuchać siebie. Bo jeśli starsza kobieta właśnie miała taki przekaz, słuchaj zawsze siebie, tu jesteś, ty. Kiedy słuchasz głosu intuicji, wszystko się układa. Jakie moim największym marzeniem, ja nie mam akurat córek, ale jest to, żeby matka jako największy dar córce właśnie dawała to. Ufaj sobie, ufaj intuicji i ciesz się z tego, jak wyglądasz. Ciesz się ze swojego ciała. Popatrzmy, jakie to byłoby wspaniałe, gdyby matka właśnie w tym wianie dała dziecku, dała tej córce takie poczucie, że Cię akceptuję, widzę Cię, bo kiedy matka nas i rodzic nas widzi, to my się widzimy dopiero wtedy. Kiedy matka powie jej, masz takie słodkie piegi i to jest niezwykłe, nikt takich nie ma, kochaj te piegi, Twoje biodra są rewelacyjne, bo to jest Twoja kobiecość, jesteś jak Matka Ziemia, masz rodzić. To teraz zadam najgłupsze pytanie, jakie można w tym momencie zadać. Jakie korzyści daje to uczestniczkom Twoich warsztatów i teatru?
To bardzo jest mądre pytanie. Nie ma przecież nie, bo odpowiedź na to pytanie wynika z tego, co teraz powiedziałaś. To jest jasne, intuicyjnie wiadomo, jakie korzyści, ale chciałem to zwerbalizować jakoś. No więc tak, może powiem o tym, że jakie korzyści? Przełomowym momentem w prowadzeniu tego teatru, w tych naszych zajęciach, był taki dzień, w którym w moje ręce wpadła książka Anny Halprin, amerykańskiej tancerki. Książka ta właściwie odmieniła zupełnie sposób postrzegania tych zajęć we mnie i kobiety też to chwyciły i otwierają się na coś nowego. Otóż jest to nieprawdopodobna metoda kobiety, która od dziecka tańczyła, kochała taniec i taniec był jej pasją. Doprowadził ją do wielu sukcesów w świecie i splendoru i doprowadził ją też do uzdrowienia, ponieważ w dojrzałym wieku zapadła na dość poważną chorobę i dzięki temu właśnie zdarzeniu, dzięki temu, aż to taki paradoks, prawda, choroba dzięki niej, dzięki właśnie temu mogła otworzyć się i jakby stworzyć metodę pracy z ciałem, dla mnie po prostu przenieprawdopodobną, która daje niesamowite efekty. Zaraz właśnie opowiem o tych efektach. Anna Halprin uleczyła tę chorobę, uzdrowiła się. I w swojej niezwykłej książce nie pisze, że każdy, nie obiecuje, że to wiadomo, że to jest jedyna metoda na świecie. Jest to bardzo mądra i pokorna kobieta. Niemniej jednak ta metoda daje wgląd w to, co nieświadome i co może nas blokować w poczuciu szczęścia i harmonii w życiu. Czyli tama, którą trzeba przerwać i wtedy już płynie. Którą można namierzyć. Metoda sprowadza się do tego, że łączy po prostu ruch, pokazuje powiązanie między ruchem, emocjami i obrazem. Jest to, wydaje się, bardzo prosta rzecz. Powiem w skrócie. Otóż człowiek jest, czy uczestniczka, czy uczestnik jest wprowadzony w taki stan głębokiego rozluźnienia ciała. Relaksu. Ale w jaki sposób? Na przykład, no właśnie, najpierw się wprowadza. 10, 9, 8, 7. Nie. To, co Anna Halprin jeszcze tak pięknie pokazuje to, że my ludzie najczęściej jesteśmy poza naszym ciałem. Że my jesteśmy bez kontaktu. Tak, że my w programach. W programach, w umyśle, w tych skryptach, jak to nazwiemy. Najważniejsze, że jesteśmy oddzieleni od ciała. I cała rzecz na początku powrotu do ciała polega na tym, żeby po pierwsze to zobaczyć, że nie ma mnie w moim ciele, to gdzie jestem? Wtedy jak wygląda moje życie? Jak wyglądają moje oczy? I co zrobić, żeby wejść z powrotem? Czyli zadomowić się w swoim ciele. Jest to, słuchajcie, cudna droga. Przepiękna. Przepiękna, bardzo... jest to dla mnie bardzo poruszające, bo sama przechodzę nią, bo to nie jest tak, że to jest coś skończonego, prawdopodobnie do końca życia będę to przechodzić, ale cieszę się, patrząc jak kobiety zmieniają się, jak my się zmieniamy, kiedy zaczynamy kontaktować się ze sobą głęboko, czyli pozwalamy się odczuwać od środka. I prowadzą do tego, no, są różne drogi, na przykład tutaj to, co ja robię dzięki właśnie Annie, to bardzo uwrażliwiamy się na jakby odbieranie się od wewnątrz, czyli poczucie tego, jak się czuję. O, zamiast co słychać? Jak tam w szkole? Często mówimy dzieciom, nie? Jak tam w szkole? Co się stało? Jak się czujesz w szkole? Widzisz, jaka jest różnica? Od razu wprowadza cię stąd, czy z umysłu, do środka. Już werbalnie ukierunkowujemy. Na przykład, żeby częściej pracować ze sobą tak, żeby badać się bardziej od strony uczuć i emocji, a nie od tego, co się w tej chwili dzieje, prawda? Bo to, co się dzieje, przytłacza to, co mamy w środku. I ta właśnie, czyli to dośrodkowanie, czyli do czucie się od wewnątrz, od środka. Na przykład, co się dzieje, jak się czuje w tej chwili moja dłoń? Jak się czuje moja druga dłoń? Co się dzieje w mojej głowie? Jak się ona czuje? To jest coś, co automatycznie prowadzi nas do siebie, do naszych korzeni. Bo też przecież popatrz, no, ciało daje nam możliwość połączenia z przodkami. Ciało jest schronieniem duszy, wiemy, świątynią. Ciało po prostu jest wszystkim, co mamy.
to dlaczego jesteśmy tak daleko od ciała? Kiedy ostatnio biegaliśmy po rosie stopeczkami, bosiutko, kiedy wyszłaś czy wyszedłeś i pozwoliłeś, żeby deszcz popłynął po twoich policzkach? Kiedy pozwoliłam na to, żeby słońce bez okularów popieściło moje oczy? Jest to czysta droga, która prowadzi nas do naszych korzeni i właśnie do tego czucia się w ciele, jak u siebie. I wtedy naprawdę nietrudno już jest przyjąć to ciało. No bo jest to wszystko, co mam i czuję je od środka, to czy 12 garsonka albo 17 bransoletka spowoduje, że będę miała się lepiej i będę kimś innym? Skoro ja właśnie nie chcę być kimś innym. Ja chcę tylko ewentualnie wydobyć to wszystko, co mam w ciele, czyli moda ma mi pomóc pokazać moją indywidualność, a nie ją zabrać. Tak jak w tej piosence, chciałbym być sobą. No, tak, wreszcie. Właśnie się dziwię, czemu on tak śpiewa, no bo kim jesteś? No właśnie, sobą? Nawet w tej sztuce jest taki fragment, kiedy jedna dziewczyna z kobiet mówi, co to znaczy, że mam być? Przecież ja żyję, chodzę, jestem. Jestem. Chodzę do pracy, karmię dzieci, karmię psa, sprzątam z całym szacunkiem. Ale właśnie, kto to robi? Jak się czujesz wtedy, kiedy to robisz? I najważniejsze, jak w biegnącej z wilkami jest to jakby takie wypunktowanie jednej mocnej rzeczy. Kobieta jest jako istota dwupoziomowa, tak to nazwijmy. Dwa istnienia są w niej. To jest ta praktyczna i ta duchowa, ta intuicyjna. Praktyczna jest niezmiernie ważna, bo bez niej, no jak żyć? Ale co z naszą tą? Ona gdzieś była tu, gdzie ona jest? Ta intuicyjna, ta właśnie, że kiedy czujesz, kiedy cię boli, to czujesz ten ból. Potrafisz wyć, jak wilczyca. Potrafisz tupnąć. I potrafisz jak przytulić. Słonica. Jak słonica. Potrafisz przytulić. Masz w sobie wszystko. Jesteś w coraz większej harmonii. Bo potrafisz zapłacić rachunki, tu się uśmieje mój mąż, bo z tym mam ciągle kłopot w terminie, ale potrafisz i potrafisz również połączyć się z księżycem w medytacji, który jest taki nasz. Dobra. To jeszcze jakieś kilka fajnych technik podpowiedz. No właśnie, teraz jeszcze wracając do tej Anny Halprin, kiedy tak ona ogarnęła moją istotę, czyli taka. Tak poczułam, że jest mi tak bliska. Zakochałaś się w niej. Zakochałam się na maksa i błyskawicznie zaczęłam wprowadzać to jej doświadczenie i mądrość, ponieważ napisała książkę, w której się dzieli. Mówi, bierzcie, terapeuci z całego świata, bierzcie moją metodę. Czujesz, jakie po prostu daję, po prostu daję z potrzeby serca i duszy. I właśnie zaczęłyśmy robić to powolutku, wchodzić coraz głębiej w to ciało. I na przykład, słuchaj, taka jakby. Wyobraź sobie, że twoja ręka tańczy. Wyobrażasz sobie to? Ręka sama, prawa ręka. Na przykład, że z oddechu wynika jakiś ruch. I kiedy oddycham wolniej, popatrz, ten ruch prowadzi mnie do czegoś miękkiego. Prowadzi mnie do jakiejś na przykład emocji, do jakiejś części mnie, która kojarzy mi się z czymś ciepłym, dobrym, bezpiecznym. Kiedy mam taką potrzebę, żeby się wzmocnić, to mogę ruchem tam dojść. Kiedy mam potrzebę, żeby coś z siebie uwolnić, albo też mieć wgląd, co takiego jest, co nie służy mojemu życiu, co jest takiego we mnie, to na przykład ruch taki ostry, kanciasty, to jest niesamowite. Kiedy poddasz się ruchowi, poddasz się, czyli zamykasz głowę, a pozwolisz, żeby ciało w to weszło. Bo jak Anna mówi, słowa określają to, co wiemy, a pełne wyrazu ruchy objawiają nam nieznane. Mogą na przykład kościstość, ostrość doprowadzić do czegoś, czego już twoja podświadomość nie chce, twoje istnienie już nie chce. Do czegoś trudnego, przykrego, być może do symptomu chorobowego, być może do jakiejś stłumionej emocji, być może do złości, na którą nigdy sobie nie pozwalałam, prawda? Właśnie to, jakieś przyblokowanie. Słuchajcie, w ogóle, jest tak nieprawdopodobna ilość ruchów, do których wcześniej.
myśli nie miałam dostępu, bo nie otworzyłam się na nie, które mogą prowadzić. Miękkie, twarde, kwaśne, gorzkie. Ruch może być wszystkim. I każdy ten ruch może doprowadzić Cię tam, gdzie masz potrzebę. A najważniejsze, że nikt Cię nie steruje, bo to Ty sam idziesz tam, gdzie chcesz. Dlatego ta metoda jest też tak bezpieczna i genialna. Prostocie. Drodzy Państwo, a teraz pokażę Wam taką proste ćwiczenie, które będzie obrazowało zależność ruchu i emocji. Jak to na siebie wpływa. Wyobraźmy sobie, nawet nie wyobrażajmy. Siedzę. Siedzicie sobie na krzesełku. Z reguły zazwyczaj siedzimy sobie, myślimy o czymś tam innym, rozmyślamy, medytujemy, robimy różne rzeczy, oglądamy telewizję niestety, nie daj Bóg. A ja pokażę Wam, jak można siedzieć świadomie i co można czuć wewnątrz, kiedy pojawi się ruch ciała. Kiedy tak, siedzę sobie tak wygodnie, tak siedzę sobie w takim rozluźnieniu, badam moje emocje. No i właśnie czuję taki słodki luzik, taki... Wystarczy, że przechylę się trochę do przodu. Zróbcie to Państwo, zobaczycie, co się dzieje, proszę. Jest to pozycja, w której czuję już jakieś napięcie. Tu jest przyblokowane. Aha, taki zwykły ruch może mnie prowadzić do jakiegoś napięcia we mnie, które gdzieś być może się chce w tej chwili właśnie zamanifestować. Co się dzieje, kiedy przesunę się troszeczkę na skraju, będę siedziała? Mam wyprostowane plecy, czuję, że mam wyprostowane plecy, ale co się dzieje wewnątrz? Nie czuję się tak komfortowo, czuję się mało bezpiecznie. Jestem troszkę usztywniona i taka jakby na krawędzi. I znowu może mnie prowadzić to do czegoś we mnie. Mogę znowu coś namierzyć. Co się dzieje, kiedy tak sobie nogę za nogę, na nogę i tak sobie jestem. I znowu jakiś obraz w środku, trochę rozluźnienia, jakieś wakacje, jakaś emocja, coś się pojawia. Badam siebie cały czas tutaj, od środka. Jedno krzesełko, drodzy Państwo, i tyle możliwości doświadczania emocji, które pięknie jest umieć w sobie zaobserwować i nazwać. Jakieś warsztaty prowadzisz? Tak, prowadzę warsztaty. Jak często? Znaczy, wiem, że prowadzisz, tylko pytanie chciałem zadać, jak często? Tak? Prowadzę warsztaty, kiedy zbierze się grupa i jest taka grupa gotowa do pracy. Prowadzę, właściwie jeżdżę sobie po Polsce, jak się pojawi. Także jestem otwarta, gotowa. Informacje o warsztatach można znaleźć na naszej stronce, na stronce naszego teatru www.wędrujacyteatrkobiet.pl. Tylko, że bardzo przykro, że to jest tylko dla kobiet. No więc właśnie, no, to świetnie, że o tym mówisz, bo warsztaty są dla kobiet i dla mężczyzn. I piękne są warsztaty. Teatr jest dla kobiet, jak sama nazwa póki co. Być może kiedyś mężczyźni dołączą, aczkolwiek w scenariuszu jest piękna scena, kiedy kobieta, bo to jest... Scenariusz mówi o naszej drodze do siebie, o naszym dojrzewaniu do bycia kobietą taką w sobie, taką niewalczącą. Szczególnie z mężczyznami, akceptującą w sobie i męską, i żeńską część. Taką, która... Taką kobietą, która połączona z ziemią i z niebem jest, może być wszystkim, czym chce. Może sięgać i mogą w niej być wszystkie emocje. Czyli jest pełna. Jest pełnią, właśnie. Nie czuje się jako połówka, która potrzebuje dopełnienia. Tak, jest coraz bardziej pełna, bo wiemy, że jest to droga do końca. Ale duże przyspieszenie dostajemy, kiedy właśnie zgromadzimy się my, kobiety, razem. Kiedy dzielimy się, wspieramy i tworzymy coś wspólnie. Jest to po prostu taka fuzja energii, która nas niesie, pędzi. W takim mocnym spontanie też. Dziękuję za piękny pakiet entuzjazmu od środka. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Drodzy Państwo, tak niewiele trzeba, żeby wrócić w nasze ciała, żeby się ze sobą głęboko skontaktować. Na przykład wystarczą takie zwykłe ćwiczenia rozciągające. Ważne, żeby świadomość była właśnie na przykład teraz w mojej prawej ręce. Rozciągam ją i pozwalam jej na jakiś bardziej czy mniej spontaniczny ruch. I nie myślę,
o tym, co w świecie teraz, co się dzieje, gdzie jestem. Pozwalam się zatracić w tym ruchu. Pozwalam, żeby moja ręka sama zatańczyła to, co w tej chwili chcę. Być może podciągnie mnie taki właśnie wytrzepujący skok. Dochodzi do niej druga i proszę bardzo, napięcie z całego tygodnia. Drodzy Państwo, napięcie z całego tygodnia można w ten sposób wytrzepać. Troszkę to jest właśnie taniec spontaniczny. Taki ruch, któremu się poddajemy. Kiedy dochodzi do tego głowa, wszystko z umysłu. Problemy, stresy, raty. Wychodzi, poddajemy się temu. I czujemy coraz większe rozluźnienie w ciele. Coraz większe. Dla kobiet bardzo ważne jest połączenie z ziemią. Dlatego tak wspaniale jest potańczyć sobie w domu. Kawałek podłogi wystarczy, drodzy Państwo. Kawałek podłogi, żywiołowa muzyka i lecimy. Ważne na bosaczka. I co? Poczuj stopę. Prawa stopa. Tak jak od środka, jakbyś pozwoliła jej na istnienie. Na ożywienie. Ona sobie wystukuje jakiś rytm. Szybciej, wolniej. To, co chce. Dochodzi do tego druga. I już zaczynamy brykać. Kiedy jest jakaś złość, hała, hej, możemy uwolnić gardło. Głos to ja. Nie boimy się naszych głosów. Pozwólmy, żeby głos wydobył się z nas. Taki stąd, taki z brzucha. I kiedy zaczynasz tańczyć, skakać, podrygiwać, wszystko robi się prostsze.